Siemaneczko, w dziewiątej części Krew i Wino kontynuujemy eksplor połączony z przyszłym zadankiem dla naszego błędnego rycerza, któremu już dwa razy uratowaliśmy życie. Mam wrażenie, że chyba się szykuje trzeci raz. Dobra, byliśmy ostatnio u fryzjera. Trochę ta zbroja nie pasuje, ale no, Geralt już zaczyna przypominać takiego tutaj miejscowego szlachcica troszeczkę. Tylko no, musimy tą zbroję zmienić, nie? Szlachcica może takiego trochę rycerzyka, nie? Tylko ta zbroja jeszcze do wymiany. Mamy tu karczmę. Wiedźminie, postępuj rozważnie. Dobra. Tam nie pogadamy. Jest tu ktoś w ogóle do pogadania? Szlachcic zarośnięty. Wszyscy... Ale nie, jednak widzę, że brody też są tu popularne. No ale dobra, no. Geralt się przynajmniej odróżnia. Tu, Geralt, halo. Tu. Jedzcie, pijcie i radujcie się. Na kosze czelne wioda. Świetnie. Witam, witam. Mówcie, czego sobie życzycie. Pokaż, co tam masz. Bądź tak miła. I pokaż, co tam masz na sprzedaż. Jak wam się podoba Geralt bez brody? Ciekawego. No, zagrajmy sobie w Gwinta, kochanienka. Bo ja zbieram może wszystkie karty. Może masz ochotę zagrać w Gwinta? Oczywiście Skellige. W sumie mogłem przygotować sobie Nilfgaard, ale zapomniałem. Wybaczcie. O, a chyba nie graliśmy jeszcze Skojatel przeciwko Skojatel, przynajmniej nie na wizji. Dobra, już widzę, że mam jedną kartę do wymiany. Fajnie. O, mam Jaskra, mam Wskrzeszenie, dobra. Mam manekin, mogę przerzucić coś zawsze. Brakuje tylko szpiega, nie? No ale dobra, no nie można wszystkiego, niech będzie. Ruch przeciwnika, dobra. Okej, okay, szanuję. Weź o jedną kartę więcej na początku bitwy. Aha, dobra. Mamy Jaskra i mamy mocny przód, więc chyba pociśniemy w tej rundzie. Chyba tak zrobimy. Nie mam co prawda smoka, a on może mieć. Okej, okay, koleżka się rozkręca. Dobra, no nie możemy mu na to pozwolić. Damy szybko szóstkę jakąś, jakby miał smoka, oby nie miał. Dobra. Poleci szóstka. No, radziłbym spasować. Oj, nie pasujesz. Grasz dalej. Dobra, ja mam tu jeszcze 18 punktów, mogę to rzucić. Kolego. I chyba spasuje. No nie wiem. Tak, spasuje. Zdecydowanie. Bo widzę, że ty też szykujesz się w tym kierunku. Więc papa. Dobra. No i teraz myślę, że wyrzucimy sobie dwie piętnastki i oddamy mu tą rundę, niech się sypie z kart. Niech się sypie kolega z kart. Dokładnie. No i działaj tutaj. Okej. My pasujemy. O, no w sumie mógłbym też to zostawić, żeby wygrać. Znaczy mógłbym go chyba skończyć w tej rundzie nawet. Ale dobra, no zostawiam mu dwie karty, więc teraz to pójdzie łatwizna. Dobra. Poleci wzmocnienie, co ty tam masz? Szóstkę, okej.
ciśniemy i koniec. No i tyle. Łatwo poszło. Dobra, jaką kartę dostaliśmy? Drakar wojenny. Nie wiem, czy takiej już nie mamy. Nie jestem pewien. Drakar... A nie, jednak nie. Dobra, no to spoko. Okej, okay, czy jest tutaj coś ciekawego jeszcze w okolicy? Czy... No w sumie... Może tu jakiś mistrz płatnerstwa będzie, albo coś w tym stylu. Znaczy mistrz nie, ale może jakiś kowal. Okej, niech sobie tam mówi. Jezu, jak głośno się drze, no. Come on. O, mamy jednak tu kowala, więc może znowu sobie zagramy, hej. Panie kowal. A, zawodowiec. Lubię z takimi handlować. Znają się na dobrej robocie. No okej, to prawda. Co tam masz na sprzedaż? Kuszy nie masz żadnej lepszej, no nie. Trochę surowców, trochę broni, rycerski miecz stalowy. No nie, po prostu nie. A coś srebrnego? Nie masz srebrnej broni, tylko sama stalówka, aha. No dobra. Czy ja ci coś mogę sprzedać, kolego? No raczej nie, bo nie wiem, czy ja mam takie rzeczy w ekwipunku, więc może się wstrzymam na razie. Wiecie, tam w mojej kolekcji. Chciałbym, żebyś... Wziąłem to tylko, żeby odhaczyć opcję, gwint. Wiadomo. Mówiłem, te pierwsze odcinki będą takie przegadane i wygrane w gwinta. Ale no chcę to zrobić, bo chcę wszystkie karty mieć. Więc no, wybaczcie, no ale chcę. Jakiś nowy dowódca z Kaligę. To jest do wymiany. No, bez szału. O Jezus. No, bez szału bym powiedział. Krówka. Na jakiej zasadzie to działało? A, nowa jednostka, tam chyba pies się pojawi, no. Chyba tam. Dobra, co robi ten dowódca? Teraz tylko połowę swojej siły, okej. Okay. Może mieć sztorm. To by było mi bardzo nie na rękę. Mam jedno wskrzeszenie. Dobra, gramy. Gramy o pierwszą rundę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej. O, masz tylko dwa, dobra. Niech będzie. Szybko spasuje. No, to świetnie. Pytanie, czy ja chcę sobie coś ściągnąć na rękę. Raczej nie, bo chyba wtedy przegram, więc nie, dobra, oddajemy. Mam jedno wskrzeszenie. Bies, no właśnie. To jest dobra karta, bo ósemka nam przychodzi na następną rundę. Zagrajmy tak. No dobra, niech będzie. Okej, okay, Lugos. Lugos jaka zwykła karta? Szkoda. Mogę wrócić potem jedną kartę. Dobra, więc niech będzie ta. Chcę, żeby się wysypał tutaj z kart jak najwięcej.
Niech się sypie, dokładnie. Niech wyciąga same mocne karty. Ja nawet sobie ruch dowódcy tu mogę zburzyć. Nie ma problemu, bo i tak go później nie wykorzystam w sumie. Okej. No i co teraz zrobisz? Musisz coś grać. Dobra. Ja pasuję w takim razie. No mamy sporą przewagę w kartach. Więc raczej myślę, że sobie wygraliśmy to. W cuglach. Dobra. Okej. Dawaj mi tutaj szóstkę. Tylko tutaj. A dobra, mróz w sumie on dostanie i ja dostanę po dupie. Nie wiem czemu na drugą, na pierwszą linię mi to przesunęło. Mogę to w sumie zagrać śmiało. I skończyć tą rundę. No i dobra. I wygraliśmy. Dobra, co tam dostaliśmy od ciebie? Młody berserk, okej, okay, wiem jak to wygląda. Książę. Sporo to jest osób z imionami, ale i tak nie możemy z nimi pogadać. Zbrojmistrz. Zbroje szmelcowane, grawerowane, kanelowane, co dusza zapragnie. Pokaż, co tam masz, kolego. Zobaczmy, co tam... Co tam masz ciekawego? Widzę, że ty masz też takie zbroje, które mnie interesują. Na 42 nawet level. Spoko. I takie standardowe z mojego świata, nie? Znaczy nie, no to akurat nie, ale to. Weźmy sobie porównanie. No jest, lepsze jest. No czekam na ten 42 level. Co, od razu chyba zagramy w gwinta. Nie ma co przedłużać. Sporo wiem, tych partii jak dzisiaj zajęty, będzie. Może partyjka gwinta? Ale no potem nie będę się do niego raczej wracał, nie? No nie wiadomo. A wolę sobie odhaczyć to od razu. No to szkoda. Dwa wskrzeszenia. Spoczko. Czy chciałbym coś, kurde, przewinąć? Opłaciło się. Czy coś jeszcze? W sumie... Kurwa, no nie wiem, czy... Nie, nie będę ryzykował. Szóstka to jest dobra karta. Ruch przeciwnika. Okej. I brakuje mi jaskra. Szkoda, no dobra, dajemy tu dyszkę. No też dyszkę daję, okej, okay, kapuję. Dobra, no to sypiemy się z krasnoludów. 12 punktów. Oby nie miał smoka. Daję szpiega, fantastycznie. To ja go sobie od razu tak, wykorzystam go sobie od razu. Jakbyś chciał już zakończyć tą rundę, kolego, przypadkiem. Oj. Pożoga. To mnie zabolało. To mnie zabolało. I nie wiem, czy nie, nie, poczekajmy z tym. Z tym szpiegiem. Chciałbym wygrać tą rundę. Może spasujesz teraz? Dobra, fajnie. Okej. Co tam ciekawego? Doszło kolejne wskrzeszenie. Okej. I Cili. No to fajnie. To fajnie. Mój ruch. Czy ja tam chcę coś wskrzeszać? No nie, w tej rundzie raczej nie. Poleci Cili. I chyba sobie spasujemy.
Okej, spasujemy tym bardziej i w ostatniej rundzie też sobie rzucimy szpiega. No, spasujemy. Musi dać ze dwie karty jeszcze, jeśli chce wygrać. Lub też jedną, no dobra. Ale pozbył się silnych kart. Tylko, że ma przewagę w kartach. To nie jest do końca fajne. A ruch przeciwnika, okej. Dobra, na rozeznanie. Okej. Dobra. No, zobaczymy. Chyba zastanawiam się nad tym szpiegiem, ale dobra, no zagramy sobie tego szpiega. Mogą dojść dwie fajne karty. Ej, ty i tak, 4 punkty to nie jest jakoś dużo. O, doszedł Olgierd, fantastycznie. A my zaraz chyba tam smoka sobie rzucimy. Mam takie wrażenie. Wskrzeszenie. Tak, możemy sobie rzucić smoka. Dobra. Piątka mu spada, pięknie. Okej. Dajemy kolejne wskrzeszenie. Piąteczka. Oj, Olgierd bardzo dobrze, że mi się trafił. Bardzo dobrze. Opłacało się zaryzykować. I te 4 punkty, co mu daliśmy, to mnie nie boli w zasadzie. Kolejne wskrzeszenie. Kolejna szósteczka ląduje. Pięknie. Aha, będzie chciał mi szpiega podrzucić. No dobra. Nie wiem, czy to cię uratuje. Mi da 5 punktów. No dało ci karty, no to fakt. Niech tu będzie. Boję się, że może mieć tego smoka. Okej. Dyszka. No dobra, ale mi dało to 8 punktów. Auć. Dobra, to mnie zaboli. Ale... Uuu, blisko było. No, blisko było. Dobra. Ale wygrana to wygrana. Tutaj trochę się ściemna. Skelgijski sztorm. No to też mamy. Trzeba się trochę przespać, bo nie lubię tu po nocy chodzić. Ogólnie nie lubię po nocy chodzić w jakiejkolwiek grze. Chodźmy do naszego błędnego rycerza wreszcie. Czym on ma tam problemy? Coś po drodze jeszcze tu jest ciekawego? No nie, nie do końca. Wiedźminie, muszę z tobą pilnie pomówić. No sprawa wielkiej wagi. Idę, spokojnie. O co chodzi? Jak tam? Kurujesz się? Jak tam twoja rana? Goi się dobrze, ale jeszcze przez jakiś czas mam się trzymać z dala od kłopotów. I prawdę mówiąc, jest to powód, dla którego chciałem z tobą porozmawiać. Naprawdę chcesz, żebym wpakował się w kłopoty w twoim imieniu? To się jeszcze zobaczy. Widzisz, jest pewna dziewczyna, właściwie dama. Wydaje mi się, że ktoś rzucił na nią zły urok. Albo jakąś klątwę. Niech zgadnę. Z dnia na dzień stała się odległa i wyniosła. Choć jeszcze poprzedniej nocy była zalotna i pełna powabu. Żartujesz sobie? To poważna sprawa. Choć nie przeczę, że wspomniana dama jest bardzo bliska memu sercu. Coś takiego. Boję się, że padła ofiarą złych czarów. Pewnie. Nie ma nikogo, kto mógłby jej pomóc. A skąd pomysł, że chodzi o klątwę? Zachowaj, proszę, dla siebie wszystko, co powiem. Normalnie nie byłbym tak niedyskretny, ale bardzo się o nią niepokoję. No dobra, to mów. Fajny kajdan w ogóle masz, gościu. Vivienne unika ludzi i mimo, że jest najpiękniejszą spośród panien, trzyma mężczyzn na dystans. Ja postanowiłem uciec się do podstępu. Czy podstęp przystoi rycerzowi? Na wojnie? Tak.
A miłość to przecież wojna. Zatem pewnego wieczora zaczaiłem się pod domem jej szwaczki. A gdy Vivien wychodziła, wpadłem na nią niby przypadkiem i zaproponowałem, że ją odprowadzę. Przystała na to i z początku wszystko szło dobrze. Zgodziła się wracać dłuższą drogą. W końcu zaczęła nawet odpowiadać na moje próby podjęcia rozmowy. Aż tu nagle... Aż tu nagle z jej ust w połowie zdania wydobył się dziwny pisk. Stanąłem jak wryty, a ona zaczerwieniła się i rzuciła do ucieczki. Nie pobiegłem za nią wtedy. Ale jeszcze kilka razy próbowałem się do niej zbliżyć, bo chciałem się dowiedzieć, co się dzieje. Bałem się, że wpadła w jakieś kłopoty. Zauważyłem, że nocą często wychodzi do lasu. Spaceruje po polanie, niedaleko sadzawki. Czasem próbowałem iść za nią, ale gubiłem ją za każdym razem. Jakby rozpływała się w powietrzu. Może jakieś chrypki dostała, co? Ale to raczej nie może być tak oczywiste. Zauważyłeś u niej jeszcze jakieś inne objawy? Nie, od tamtej pory mnie unika. Ale ludzie plotkują. Co mówią? Że jest skryta, że nikt jej nigdy nie widział po zachodzie słońca, że potrafi nagle zniknąć. Nadal nie widzę w tym nic niezwykłego. Zamienia się w strzygę wieczorem? Ciekawe. A może po prostu miała chore gardło? Nie zawracałbym ci głowy, gdybym uważał, że ten dźwięk był naturalny. Opowiedz mi więcej o Vivien. Kim jest? Skąd pochodzi? Jest dwórką jaśnie oświeconej. Jej matka też była dwórką, a ojciec rycerzem. Tyle udało mi się dowiedzieć. Ale księżna złości się, gdy o nią wypytuje. Vivien spędza dnie za murami pałacu. Ale mamy szczęście, bo została patronką tegorocznego turnieju. Każdy uczestnik będzie mógł z nią porozmawiać. To mamy raczej spory problem. Nie jestem uczestnikiem. Wszystko już sobie przemyślałem. Zajmiesz moje miejsce i będziesz miał szansę z nią porozmawiać. Świetnie. Bardzo mi zależało na wygranym w tym turnieju. Ale dla Vivien zrobię wszystko. Dobra. Na czym dokładnie polega ten turniej? To największe wydarzenie roku. Rycerze z całego świata zjechali się i będą walczyć o najwyższą nagrodę. Ale między sobą będą walczyć? O chwałę. Będzie jazda konna, strzelanie i walka piesza. Zakwalifikowałem się pierwszy raz. Miałem wielkie nadzieje związane z tym turniejem. No. Ale... Tak, wiem. Wszystko dla Vivien. Dobra, ale najważniejsza... To niecodzienne zadanie. Sprawa. Nie zawsze muszę przystępować do rycerskiego turnieju, żeby wypełnić zlecenie. Dlatego moja cena też nie będzie codzienna. Nie jestem bogaczem. Ale oczywiście chcę cię sprawiedliwie wynagrodzić. Jak zwykle. Ile zażądasz? Jak zwykle. No, jak ktoś mi daje zadanie, to musi nie być bogaczem. Dobra, no... 500 to jest stanowczo za mało. Nie wiem, co powiesz na 590? Jeśli poproszę przyjaciół, to pewnie mi trochę pożyczą, ale to dalej nie będzie wystarczająco dużo. Nie zejdziesz trochę z ceny? Dobra, no, 10 mniej. Jeśli poproszę przyjaciół, to pewnie mi trochę pożyczą, ale to dalej nie będzie wystarczająco dużo. Nie zejdziesz trochę z ceny? Zgoda. Tyle uda mi się zebrać. Dobra. No to okej. Dobrze. Zajmę się tą sprawą. To brzmi dość ciekawie. Jestem twoim dozgonnym dłużnikiem. Teraz tylko musimy się upewnić, że nie odpadniesz z turnieju, dopóki nie spotkasz się z Vivien. Oj. Spokojnie. To znaczy? Czy mógłbyś mi najpierw pokazać, jak strzelasz... Jeździsz konno i fechtujesz? Musisz poznać zasady turnieju i nauczyć się, jak je stosować w praktyce.
Nie chodzi o to, że nie wierzę w twoje umiejętności, ale każdy przecież musi ćwiczyć, nawet wiedźmin. Poza tym turniejowe konkurencje na pewno się różnią od tego, z czym masz na co dzień do czynienia. Przede wszystkim wyścigi. To od czego zaczniemy? Potrenujemy walkę, dobra, postrzelamy do celu. Jazda konno na pewno nie, ale możemy sobie postrzelać. Możemy zacząć od strzelania, jak wolisz. Dobra, ale to już postrzelamy sobie w następnym odcinku. W konkurencji strzeleckiej zmierzysz się z innym zawodnikiem na punkty i na czas. Wygrywa ten, kto pierwszy trafi we wszystkie swoje cele. Mam nadzieję, że pójdzie mi tak łatwo jak temu Kupidynowi, który ustrzelił ciebie. Nie wiem, o czym mówisz. Jasne. Szkoda, że nie mam teraz tego setu rycerza, nie? Tu są. No ale no, brakuje mi jednego poziomu, nie? Znaczy pół nawet poziomu. No z tego zadania na pewno nie zrobię tego, ale już niedługo. Będziemy wyglądać jak 100% rycerz. A co, na dzisiaj to tyle. Zabójca potworu. W przyszłym odcinku... No. Sobie, kurczę... Witaj. Pogramy, znaczy pogramy, postrzelamy, weźmiemy udział w turnieju. Myślę, że wygramy. A na dzisiaj to tyle, także co? Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. I jakiś ładny widoczek? Całkiem. To jest chyba nawet na moją, ten, winnicę, nie? Chyba tak. A musimy się urządzić, ale to kiedy indziej. Trzymajcie się, na razie.